Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w piątek 25 listopada. Za chwilę ciąg dalszy Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 21, wersety od 29 do 33. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział swoim talmidim tę przypowieść. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy tylko wypuszczają liście, sami widzicie, że lato jest blisko. Podobnie, kiedy zobaczycie, że dzieją się te rzeczy, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. Tak, mówię wam, że ten lud z pewnością nie przeminie, zanim się to wszystko zdarzy. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, ten fragment tego rozdziału jest związany z tymi rzeczami, które się zaczną dziać, które się dzieją. Jest to zawsze, jak już powiedziałem, na końcu roku liturgicznego czytane, a to przenosi nas do końca też naszego życia, czy tego słowa, które tutaj Jezus dzisiaj kilka razy wypowiedział, przemijanie. Coś przemija i coś nie przemija. My ludzie wiemy, mamy to doświadczenie, że wszystko się kończy. Nawet mówimy tak, wszystko co dobre zawsze się kończy. No i to nie do końca jest prawda, bo życie nasze jest dobre i ono się nie kończy. Owszem, ono przemija na tej ziemi, czy w takiej postaci, w jakiej tutaj siebie doświadczamy, czy tego świata. Natomiast wszystko inne w taki czy inny sposób przemija, włącznie z tą naszą widzialną postacią, tymi ciałami, które nam Bóg dał, przyobległ naszą duszę nieśmiertelną. To przemija. Dlatego Pan Jezus dzisiaj trochę nas tutaj tak znowu poucza, daje nam taką lekcję. Popatrzcie na drzewa, na drzewo figowe. No tam w tamtej akurat strefie geograficznej najwięcej było można znaleźć tych fig. Ale my moglibyśmy powiedzieć o jabłoniach, o gruszach, czereśniach, wiśniach. Popatrzcie, kiedy patrzycie na to, gdy wypuszcza liście, teraz jest akurat czas, gdy te drzewa owocowe spuściły swoje liście, ale przyjdzie taki czas, jak Bóg da, będzie wiosna, że znowu wypuszczą liście. Jezus mówi, wtedy widzicie, że lato jest blisko. No oczywiście, jest wtedy blisko też zbiorów, jest też blisko jakiegoś dbania o te drzewa, drzewka owocowe, ogrody, sady. Jezus mówi, gdy zobaczycie te rzeczy, które się dzieją, te rzeczy, o których już mówiliśmy, o prześladowaniach, wojnach, głodzie, trzęsieniach ziemi, jakichś kataklizmach, to Jezus mówi, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. Moi kochani, Jezus to mówił 2000 lat temu, mówi to do nas dzisiaj. Jeśli ten świat będzie istniał jeszcze przez nie wiadomo jaką ilość czasu, to słowo zawsze będzie aktualne. Królestwo Boże jest blisko, jest w zasięgu ręki. Dlatego Pan Jezus nam dzisiaj to znowu tak trochę przypomina, że jest takie słowo jak przemijanie. Człowieku, ty nie trwasz wiecznie. To, co tu widzisz, nie trwa wiecznie. To się zmienia, to będzie miało swój kres, będzie miało swój koniec. To nie trwa wiecznie. Nawet to, co dzisiaj jest nowe, bo kupujemy jakąś nową rzecz, bo budujemy nowy dom, czy wprowadzamy się do nowego mieszkania, albo mamy nowe ubranie, pamiętaj, że to przeminie. Że to wszystko, czemu czasami tak dużo poświęcamy czasu, tak bardzo o to dbamy, pielęgnujemy, że to przeminie. A jeśli to przeminie, to zadaj sobie pytanie, czy warto aż tak mocno o to dbać, o to się troszczyć? Czy nie lepiej zadbać o to, co nie przemija? I dzisiaj Pan Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, wszystko przeminie, włącznie z ludźmi, ale moje słowa na pewno nie przeminą. Więc jeśli słowa Jezusa nie przemijają, no to logicznie jest,
żeby się tym słowom bardziej przyglądać, bardziej je pokochać, bardziej je zrozumieć, bardziej je wprowadzić w życie. I do tego właśnie nas prowadzi Pan Jezus, mówiąc o tym, że Królestwo Boże jest blisko. Moi drodzy, życzę tego wam, żebyście potrafili to Słowo Boże potraktować jako taki skarb nieprzemijający. Zachęca nas do tego, zaprasza nas Maryja. Też myślę, że to już dzisiaj piąty dzień naszych rekolekcji, oddanie 33. Myślę, że też w tych słowach też odnajdujemy pewną jakąś taką umacniającą nas myśl, że to nie przemija, że ja jestem stworzony z miłości i do miłości, nie jak przypadkowe jakieś drzewo czy liść, tylko jestem stworzony, wymyślony z miłości. Ale oczywiście moja dalsza historia będzie na tyle zależna, jaka ona będzie, na tyle zależna od tego, co robię dzisiaj. No i znowu wracamy do tego, że wszystko przeminie, ale moje słowa, Jezus mówi, nie przeminą. Też wam dziękuję za to zasłuchanie w Ewangelię, za to, że słuchacie tego słowa. To jest bardzo ważne, żebyśmy się nim napełniali, bo ono jest jak ziarenka, które wpadają i czasem są niewidoczne dla oczu, bo są zakopane w ziemi, ale tam powoli, powoli kiełkują. I w którymś momencie, jeśli ktoś dba o to ziarno Słowa Bożego, zobaczy owoc i plon. Jezus mówi, plon obfity. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Idźcie i dbajcie bardziej o to, co nieprzemijające, a to, co przemijające, tyle o ile. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem i do jutra, oczywiście, jeśli Bóg da.